Przejechaliśmy dzisiaj do Lądka Zdrój, ale nie będziemy zwiedzać dzisiaj uzdrowiska. Natomiast idziemy na Trojak. Niewielkie wzniesienie górujące nad lądkiem, gdzie w ubiegłym roku powstała nowa platforma widokowa. Schodząc z tego szczytu będziemy chcieli jeszcze zobaczyć zamek Karpienia, w zasadzie jego ruiny. I mamy jeszcze taką niewielką kapliczkę maryjną. To jak będziemy prawdopodobnie wracać z zamku. Gdzie zaparkować samochód? To jest ważna informacja. Hotel Trojan. Tutaj rozpoczyna bieg niebieski szlak. Tam zostawiamy samochód. I stąd oznakowanie pokazuje, że na szczyt Trojaka mamy 50 minut. Zobaczymy. Jest godzina 10:50. Wyruszamy. Także jak dobrze pójdzie, to o godzinie 11:40 powinniśmy być na szczycie. To tyle. Zapraszamy na dzisiejszy materiał. Z niebieskim szlakiem mamy po drodze takie piękne widoki. No i tam w oddali widać taką formację skalną. Jedną z wielu tutaj, które po drodze zobaczymy. A my idziemy dalej. Miasta 40 prawie, a my jesteśmy już na miejscu. Góra Trojak to wzniesienie położone w Górach Złotych o wysokości 766 metrów nad poziom morza. Swą popularność zawdzięcza przede wszystkim znajdującym się na szczycie licznym skałkom gnejsowym oraz doskonałej lokacji w paśmie Sudetów. To tutaj, na skałce Trojan, znajduje się znany od stuleci punkt widokowy, z którego rozciąga się niesamowita panorama na niemal całe Sudety. Przy dobrej pogodzie możemy stąd podziwiać łańcuchy górskie od gór Izerskich i Karkonoszy, aż po góry Bialskie. To także jedno z najlepszych miejsc do obserwacji masywu Śnieżnika, Krowiarek i Doliny Białej Lądeckiej. Aby ułatwić odwiedzającym podziwianie widoków, samorząd Lądka Zdroju postanowił wykonać w miejsce starej i niekompletnej barierki unikatową w swej formie platformę widokową o trzech wybiegających poza obręb skały ażurowych pomostach z przeszkleniami. Koncepcję projektu wykonała firma z Nowej Bystrzycy, natomiast wykonawcą obiektu, który powstał w ubiegłym roku, w 2022, jest przedsiębiorstwo budowlane z Polanicy Zdroju. Odpoczywamy sobie trochę w cieniu, bo pies już też ledwo daje radę. I zaraz wyruszamy na zamek. Później wrócimy z zamku do takiego rozdroża i stamtąd na kapliczkę maryjną.
Za nami rozdroże zamkowe, my idziemy teraz na zamek, później wrócimy się z powrotem do tego miejsca i pójdziemy na kapliczkę. Tutaj od rozdroża na kapliczkę podobno 10 minut, zamek 15, to zobaczymy. I później będziemy szukać jakiejś alternatywnej drogi, jeśli chodzi o powrót do lądka, bo niestety bardzo dużo osób zapomina o tym, że w lesie psy trzymamy na smyczy. A nasz piesek nie lubi innych piesków, dlatego musimy szukać jakiejś alternatywnej trasy. I jeszcze taka krótka refleksja, bo tak sobie idziemy takim laskiem, odpoczywamy od tego dzisiaj słońca bardzo mocnego. W słońcu to chyba dzisiaj około 30 stopni mamy. I Góry Złote są naprawdę przyjemne, bo te szlaki tutaj są co prawda długie, podejścia są długie, ale są bardzo łagodne, bardzo rzadko się zdarza, żeby było jakieś takie ostre podejście. Czyli właśnie to, co na co dzień mamy w naszych górach, w górach wałbrzyskich, w górach kamiennych. Tam podejścia są krótkie, ale bardzo wymagające. Tutaj spaceruje się bardzo, bardzo fajnie, bardzo spokojnie, dlatego polecamy Wam wyprawę tutaj w Góry Złote. Jest tych punktów dużo. My 2-3 lata temu byliśmy na Borówkowej. To tutaj też niedaleko. Także polecamy Wam to. Polecamy Wam to miejsce tutaj w Kotlinie Kłodzkiej. Tu zejdziemy. Korcio, chodź. W tym miejscu zostawiliśmy samochód i wyruszyliśmy sobie niebieskim szlakiem. Tutaj właśnie mijaliśmy takie formacje skalne, pierwsze, i weszliśmy na Trojak. Z Trojaka przez skalny mur, skalny szyb, trzy baszty i skalne wrota doszliśmy sobie do rozdroża zamkowego. Tutaj jesteśmy z powrotem. Stąd przeszliśmy na zamek Karpień i wróciliśmy z powrotem do rozdroża. A teraz zielonym szlakiem idziemy do kaplicy pod wezwaniem Matki Bożej od Zagubionych, świętego Huberta i świętego Franciszka. Także tutaj sobie pójdziemy tym zielonym szlakiem do tego miejsca. 10 minut podobno stąd. I wrócimy. I tutaj pójdziemy sobie tym fragmentem takim nieoznakowanym. Droga mała. Świerkową. Okulna. Albo drogą świerkową możemy i rzeczywiście tu sobie zejdziemy. Zejdziemy sobie w dół. Dobra, to idziemy. Historia tej kapliczki, do której zmierzamy, też jest niezwykle, niezwykle interesująca. Bowiem tutaj w tym miejscu, podobnie jak w Izerach, przed wojną znajdowała się niewielka osada. Podobno jeszcze można znaleźć tutaj pewne pozostałości. A ta kapliczka znajdowała się w centrum tej właśnie niewielkiej osady. Po wojnie niestety mieszkańcy tę wieś opuścili, ale została kapliczka, do której właśnie idziemy. Mówiąc o niewielkiej osadzie, pomyślałem oczywiście o wsi Gros Izer, której mieszkańcy zaraz po II wojnie światowej zostali wysiedleni stamtąd siłą. Obecnie Izera, dawna wieś Gros Izer, stanowi część Świeradowa Zdrój. W przypadku Karpna w Górach Złotych było nieco inaczej. Mieszkańcy jak gdyby dobrowolnie opuścili tą osadę. Oczywiście kilka słów o tej zanikającej wsi Karpno. Tereny dawnej wsi leżą w Górach Złotych nad górnym biegiem Karpowskiego Potoku pomiędzy Trojakiem, Karpiakiem i Kobylą Kopą na wysokości około 620-680 metrów
nad poziom morza. Od średniowiecza była to wieść służebna przy zamku Karpień, który wówczas był stolicą niewielkiego feudalnego państwa karpińskiego. W 1840 roku w Karpnie było tu 25 zagrodników i chałupników mieszkających w 19 domach. Po wymianie narodowościowej, po II wojnie światowej, wieś pozostała niezamieszkana i popadła w całkowitą ruinę. Do dziś pozostał w niej tylko mały kościółek z 1872 roku, sanktuarium Matki Bożej od Zagubionych. Lądek Zdrój to jest najstarsze uzdrowisko w Polsce. W 1241 roku powstały tu już pierwsze urządzenia kąpielowe, z których mogli korzystać ówcześni kuracjusze. Najstarszy zakład przyrodoleczniczy Jerzy, jego początki to 1498 rok. Tutaj w latach 90. przyjeżdżali też moi dziadkowie i nawet właśnie pamiętam tu w styczniu 94 roku z moimi rodzicami i z moimi dziadkami właśnie tutaj byłem. Dlatego dzisiaj nie zwiedzamy uzdrowiska. Myślę, być może przyjedziemy tu jakiegoś innego dnia, w jakimś innym terminie i pokażemy całe uzdrowisko. Natomiast dzisiaj przy okazji chciałem zobaczyć ośrodek Jubilat. I muszę powiedzieć, że tu się nic nie zmieniło od 94 roku. Stan tego ośrodka jest opłakany. A teraz chcę Was zabrać na krótką wycieczkę w czasie, bo przeniesiemy się właśnie do 94 roku, do stycznia 94 roku. Także zapraszam właśnie na krótki materiał z tego miejsca, ośrodek Jubilat w Lądku Zdrój. No, prawie 30 lat temu. To zapraszam na materiał. Nie ma, nie ma. Czy
I to by było właściwie tyle w tym materiale. Na koniec jeszcze krótkie podsumowanie trasy. Zrobiliśmy dzisiaj łącznie 8 km. Przejście tej trasy zajęło nam około 4 godzin. Jeśli chodzi o profil wysokości, to możecie właśnie teraz zobaczyć. Najwyższy punkt, jaki osiągnęliśmy, to 800 metrów. Najniższy natomiast, czyli właściwie ten, z którego startowaliśmy w Lądku, obok hotelu Trojan, to 520 metrów. Dziękuję za obejrzenie tego dzisiejszego materiału filmowego i zapraszam na kolejne materiały. Wszystkiego dobrego, pozdrawiam.